takiego szkolenia jak tutaj. Znalazłem, jestem i kolejną jakby zaletą poza samą wiedzą i praktyką jest też możliwość spędzenia 10 weekendów nad morzem. Jest największy nacisk i jest największa możliwość wykonywania zabiegów wśród pacjentów, więc większość kursów nie oferuje takiej możliwości, a my później, wracając do swojej codzienności, chcemy te zabiegi wykonywać u pacjentów, a nie na modelach. Moje oczekiwania to jest to, żeby nie bać się rozpocząć implantacji, czyli żeby śmiało zaproponować pacjentowi taki zabieg, żeby wiedzieć, czy to jest pacjent trudny, czy jest to łatwa implantacja. W kursie praktyką implantologiczną oczekuję tego, że będę mógł zacząć w swojej praktyce leczyć chirurgicznie moich pacjentów, zaopatrzać ich w uzębienie, w ten piękny uśmiech, jaki by chcieli mieć. To jest mój cel, dla którego tutaj przyjechałem. Liczę na to, że rozpocznę jak najszybciej wykonywanie zabiegów, nie tylko po zakończeniu, ale już w trakcie kursu. Zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. Cieszę się, że to już jest 11. edycja i po raz kolejny będę miała przyjemność prowadzić szkolenie, zarówno praktyczne, jak i teoretyczne w zakresie implantoprotetyki. Drugi sezon, mamy nowoczesną salę wykładową, że nie musimy korzystać z sal wykładowych w hotelach, co daje też nam większe związanie z kliniką, mniejsze przemieszczanie się lekarzy i jakby wtapianie się w klinikę od pierwszych zajęć. Inauguracja 11. sezonu rozpoczęła się w nowym ośrodku edukacyjnym, który otworzyliśmy w czerwcu tego roku i prowadziliśmy tam warsztaty dla grupy 10. Cieszy nas to, że nasi kursanci będą mogli poruszać się po większym obszarze, będą mieli większy komfort. Sala kliniczna oddzielona jest od sali warsztatowej. Cały czas, podczas nawet wykonywania zabiegów, będą mogli korzystać z sali warsztatowej, będą szkolili swoje umiejętności i będziemy chcieli cały czas poszerzać tę bazę. Poszerzamy ją o nowoczesną salę wykładową, aby w jednym miejscu dla wielu lekarzy, nawet dla kilkudziesięciu lekarzy, móc prowadzić szkolenia. Będą to szkolenia częściowo teoretyczne, częściowo praktyczne, natomiast żeby tę bazę cały czas dla komfortu lekarzy poprawiać.